Hello, hello, witam wszystkich bardzo miło i serdecznie w kolejnym odcinku z Luźnego Grania. Dzisiaj The Binding of Isaac. Tak, wiem, że to miało być niby first look, jednak miałem moje problemy z nagraniem tej gry, ponieważ raz mnie jej nie łapał, nie wiem dlaczego i nadal mnie nie łapie. I nagrywam to MSI Afterburnerem. A jak wiecie, MSI nie nagrywa dźwięku z gry. Albo nagrywa to, albo to, a nie dźwięk oraz dźwięk z mikrofonu, co mówię. No szkoda, bo gra ma naprawdę genialny soundtrack, genialną muzykę, więc szkoda, że jej nie wysłuchacie, no ale no trudno. Myślałem również, żeby nagrać niby tak frapsem dźwięk, tak jakby, i później format faktory zmienić to, ale jednak nie chce mi się, za dużo roboty. I tak, dodatkowo kolejnym problemem jest to, że na początku gra była w okienku. Jak wiecie, ja nie lubię grać w okienku, więc musiałem zmieniać tutaj rozdzielczość tej gry. I nagrywam to trzeci raz, zaraz dowiecie się dlaczego. Po pierwsze dlatego, że jak pierwszy raz nagrywałem, to ustawiłem tą rozdzielczość już w tryb pełnoekranowy, jednak napis The Binding of Isaac był ucięty i po prostu nie widziałem nawet życia, jak grałem. Czy czegoś, a drugi raz to dlatego, ponieważ za pierwszym razem gra mi się wyłączyła, nie wiem dlaczego. No cóż, życia. I tak, grałem, nie mogłem się naprawdę powstrzymać. I odblokowałem postać Magdaleny, więc myślę, że nią sobie zagramy. Magdalena ma dość dużo życia. Sterowanie jest również w tej grze dość przyjemne. Życie wypadło z tego. Sterowanie w tej grze jest bardzo przyjemne. Ogólnie, jak wiecie, MSI nie nagrywa, znaczy nie pokazuje FPS-ów. Co jest naprawdę dość przykre i ja nie wiem, czy to się nagrywa. Więc troszeczkę byłoby mi głupio, jeśli okazałoby się, że to się nie nagrało. No, ogólnie szkoda by było, bo materiał poszedłby w śmieci. Ła. No kurczę, to gówno. Gra jest ogólnie przyjemna. Mam tą grę również z wydawnictwa Dobra Gra od Techlandu. Pierwszy raz tą grę zobaczyłem na live'ie u Niezapominajki i pierwsze moje wrażenie dotyczące tej gry było: what the fuck, co to jest? Taka straszna ta gra jest, taka brzydka, dziwna, głupia. No ale nie, jak się zagrałem w tą grę, to zmieniłem całkowicie zdanie i wcale ta gra nie jest taka głupia czy coś, jest fajna, przyjemnie mi się w nią gra. Jednak pierwsze wrażenie to wydaje się takie, że gra jest łatwa. Jednak powiem wam, że nie. Tak, i teraz nie wiem. Dobra, użyję to. Nie wiem. Gra nie jest wcale taka łatwa, jak się wydaje. Ponieważ jak przyjdzie to co do czego, jak będzie masa przeciwników, co w tej grze jest, no, dość częste, no to nie robi się już tak przyjemnie. I powiem wam, że nawet to denerwuje niekiedy. Co to robi? Aha, to daje mi taką moc. Dobra, idziemy na bossy. Powiem wam również, że ten boss jest dość przyjemny, przyjemnie się go zabija, nie jest taki silny. Powiem wam również, że w Giantie już mi nieco lepiej idzie sterowanie, ponieważ już bardziej ogarniam. Doszedłem do 5. poziomu, jednak tam się zaciąłem, ponieważ nie wiem, jak zrobić jeden skok. To tam jest taki trudny strasznie. No ale myślę, że dam radę. Tak. Ten boss nie jest wcale taki trudny. Jest również taka druga jego wersja jakby. Trudniejsza o wiele, ponieważ strzela takim jakby promieniem krwi, mięsa czy czegoś. Gra jest również platformówką dość przyjemną, jak widzicie. No, gin. No, dziękuję. Akurat życiu żadne na niego nie ubyło. Więc dobra, idziemy dalej.
Mam nadzieję, że podczas tego nagrywania nic się złego nie zdarzy, że gra mi się wyłączy czy coś, bo jednak szkoda by było materiału. Okej, okay, gincie, gincie, gincie. To są właściwie jedyne takie potwory, które po dotknięciu nie robią nam żadnej krzywdy. Okej, okay, życie mam. A nie, nie, to jest dodatkowe życie. Jakieś takie, dobra. Tak, są również tutaj takie mini bossy, też niekiedy denerwujące. Przednio nie grałem, miałem takiego złotego. Nie lubię tego, bo on tworzy. Ała! Larwy. No przestań strzelać. Sam się nawet uderzyłeś. Chyba. On siebie rani tym? Nie wiem. A na pewno rani. Ała, no. Larwy. Zdychajcie, larwy. Co mi to robi? Do sklepu mi to przyniosło. Miło. Tyle, że ja nie mam kasy. Drugi raz! No, to jest piękne. Drugi raz pokonywać tego samego bossa. No to jest naprawdę coś fajnego. Weź to, Magda. To było piękne. Głupie larwy, nie lubię was. Zdychajcie. Ogólnie o co chodzi w tej grze? Może tak pokrótce wyjaśnię wam fabułę. Mianowicie Isaac wiódł takie ślankowe życie wraz ze swoją mamą. Jednak pewnego dnia mama zwariowała. O nie, nie lubię tych potworów. Mama zwariowała i postanowiła zabić Isaaca. Ponieważ usłyszała jakiś głos Boga czy kogoś tam, który kazał jej to zrobić. No i ona oczywiście posłuchała ten głos i poszła go zabić, a Isaac uciekł do piwnicy. Ła, 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 ła. Nie lubię tych potworów. To jest bodajże ta sama moc, co użyłem na tego małego bossa tam. No. W ogóle jak jest na planszy wiele przeciwników, to mi gra ścina, co jest przykre niestety. No ale cóż bywa. Nie lubię cię. No, gini. Tych potworów też nie lubię. Tych głów. Powiem wam ogólnie jeszcze, że postanowiłem zebrać moją kolekcję Tomb Raiderów w takiej oryginalnej. Wiem, że mam Tomb Raider Ultimate Edition, czyli wszystkie części, no i postanowiłem mieć wszystkie osobno. Jest taka aukcja na Allegro, w której jest Tomb Raider 1 oraz 2. Ała, durna mucha. No, co mnie tak zasrane muchy? Tomb Raider 1 i 2 oraz Angel of Darkness. I postanowiłem oczywiście zamówić. Właściwie nawet niedawno zacząłem grać ponownie w Tomb Raidera. Tylko dwójkę. Jednak kiedy to konwertowałem odcinek z Dragon Age 2 bodajże, a to nieistotne z czego, włączyłem Tomb Raidera, żeby sobie w niego zagrać, tak? Co to mi zrobi? Nie wiem, co to mi robi. Włączyłem Tomb Raider 2, żeby sobie w niego zagrać. I co się okazało? Grafika się wykrzeczyła. Tak, jej. Grafika się wykrzeczyła niestety. Co jest dość przykre, ponieważ no doszedłem dość daleko, bo do świątyni Temple of Zion czy Xian, jak to tam kto woli. Nie lubię cię. Magdalena taka duża przez tą moc się stała. No gin, 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 gin. Te srańcu, Gemini, czy jak ty tam. Tak, teraz tym matołem.
Okej, okay. Dobra, że jest. Mamy żyćko dodatkowe. Jednak wolałbym życie takie całe. Cóż bywa. Grafika się wykrzeczyła, ponieważ wszystko jest teraz w kolorach, jak włączam Tomb Raidera. No i muszę odinstalować to Tomb Raidera. Nie wiem. Właściwie nie chce mi się go tak instalować niby na nowo. Przechodzić to wszystko. Niby save'y mogę zostawić, ale... Jakoś tak na razie... jestem w... Isaacu i... Giannie, więc... Tomb Raidera sobie już zostawiam. Właściwie przypomniałem sobie wiele leveli. Gini. Kim? O nie, nienawidzę tych mord. Gincie, ła. Dobra, bomba. Ile ja już tak w ogóle nagrywam? 11 minut, okej. Okay. No to jest nieźle. Wiele osób pytało mnie się również, czy właściwie nawet w komentarzach pod Dead Space'em, czy będzie jeszcze jakiś odcinek z tego Dead Space'a. Ale ja wam powiem, że kiedy tylko... Nie lubię was. Powiem wam, że niby ten... Te drzwi poszedłem tam dalej, te drzwi. Jednak tam już zakończyłem moją grę i odinstalowałem Dead Space'a. Ponieważ no... Gra nie jest dla mnie. Jest straszna. Co jest faktem wielkim. Jakoś nie zamierzam do niej wracać. Nie, tylko nie wiem. Chociaż ja na nich tych mord technię. Ała, zostaw Madzie. Strzech napaszczało, dzięki. Mogły być całe serce, no ale cóż. Ała, no co tak się zleciałyście na mnie? Durne kręgle. Tak, nazywam je kręglami, ponieważ takie kręgle wyglądają te przeciwniki. Au. Dzięki za serce. Nie, tylko nie bombery. Nie lubię bomberów. Te przeciwniki są złe. Okej, okay, dobra. Key, I have the key. I idziemy dalej. O nie, nie, tylko nie... Te, nie, tylko nie te. Najgorsze przeciwniki. Te przeciwniki trzeba zabijać tak, że jak się otworzą, to trzeba strzelać w nie. No jak widzicie, to one też nas strzelają i to wiele silniejszymi kulami. Jak wiecie, uderzenie... Leci to do mnie, jak miło! Okej, okay, kupię serduszko. Nic nie ma. Nic nie ma. Wezmę tą. Ogólnie cztery klucze mam, a wolałbym mieć serduszka albo monety. Nie, nie, nie. Z tym bossem nigdy nie walczyłem. Co to za boss? Jest za szybki. Zostawię tutaj bombę dla ciebie. Niech ta bomba wybucha. Gin. Ogy. Tabletka jakaś. Co to zrobiło? Aha, przerzuciło mnie do początku. Głupia tabletka. Wracam po moją mapę. Staram sobie nieco przypomnieć to, co powiedziałem w tym odcinku, co... no wiecie... Musiałem usunąć, ponieważ... Znaczy, no... Stracił się. Ale myślę, że wszystko już tak powiedziałem, takie co najważniejsze. O, skrzynia. Ile monetek. To wszystko... Aha, bo to wszystko do niej idzie, ponieważ ona ma magnes i to przyciąga rzeczy.
Patrzcie, jaki bajer. I mam 17 monetek. Idziemy do sklepu. Zastanawiam się, co kupić. Tu jest niby jakiś baton za 15 i jakaś... to, ale wezmę sobie to. Bomby nie biorę. Bomby są dziwne. Dobra, no to idziemy na bossa w sumie. Zostało nam jedno miejsce, do którego nie poszliśmy. I myślę, że tam już będzie bossa z tymi drzwiami. Mam nadzieję, że ten odcinek się nagra jakoś tak bez pasów, ale niczego nie obiecuję, nie mam drabiny. Tam chciałbym pójść. Niczego nie obiecuję, ponieważ... nie wiem, co to zrobiło. Her. Aha, bo tu można użyć spac... Czekajcie, a mogę to zmienić? Bo tu można użyć spacji. To jest niezłe. W sumie, a to? Co zrobi to? Dobra, wezmę to. Ponieważ tutaj te moce są jeszcze takie, jak się użyje spacji. Larwy i te muchy. To trzeba zabić, ponieważ to tworzy muchy. O, wa. No gin. Ty larwo też. O, zdychaj. Plujka była. Ogólnie ciekawi mnie to, co robi to. Czekajcie, wiecie co? Użyję tego. Jakąś kartę mi to dało. To skoro mi to dało taką kartę, to użyję tego. Mam kartę jakąś dziwną. Dobra, wezmę ją. Aha, bo to daje karty. O nie, ten boss był zły. A, do jakiegoś ukrytego obiektu mnie to przyniosło. To fajnie, ale nie chcę tego. Nie podoba mi się ta moc. 23 mam... Czekajcie, wiecie co? Idę do sklepu jeszcze. Idę do sklepu. Może kupię coś ciekawego, bo tam niby są jakieś inne moce. A mam pierwszy raz tyle monetek, to mnie cieszy. Co tu kupić? To za 15 może. Ten baton mnie ciekawi. Nie wiem, co to zrobiło. Mogę jeszcze użyć ten dynamit. Dobra, wezmę to. To mnie ciekawi. Ale zrobiliśmy zakupy. Aż jedna monetka została. No cóż. Kurczę, mam wrażenie dziwne, że mówiłem o czymś, ale zapomniałem o czym. No cóż, bywa. Gra jest świetna. Przyjemnie mi się w nią gra, jednak niekiedy wkurza. Ten boss jest nerwiający strasznie. A, bo to tak robi. Jak się przybliżymy... Co to robi? Powiedzcie mi. Dziwne. No. Głupie! Ej, co to ma być? Że to daje mi cały czas te? Głupie, nie podoba mi się. Ja tu zginę. No, ja mam tylko pół serduszka. Ja na pewno tu zginę. To jest jakieś dziwne. Chcę wrócić. No, tymi oczami trzeba jeszcze tutaj uważać. No super, zginąłem. Bywa, replay. Ile już tak nagrywam? 19 minut, to jeszcze tak 10 minut sobie pogramy. Nie wiem, co to było, co to za moc była, ale ona była głupia. Gin, stworzę.
Miałem wiele rzeczy, kurczę. Bo byłem ciekaw, co robi mi ten dynamit, a ten dynamit jakby ranił mnie, dziwem. No cóż, bywa. Aha, płyta, granie jest na Steama. Chyba o tego nie mówiłem. Płyta jest CD, co mnie troszeczkę zdziwiło, że jest na CD. No cóż, niby dodałem tą grę tak na Steama, wiecie, dodaj grę spoza Steama dałem. I tym sposobem tak mam tą grę tak jakby na Steama. Kurczę. Gin. Lujka. Gin. Okej, bomby. Much się najpierw pozbędziemy. Dopiero teraz tego. Dobra. O, tutaj pójdę. Co to? Żółtymi strzelamy. Okej. Dobra, jeszcze raz się tym dziadem zajmiemy. Kurczę. Tylko on jest strasznie szybki. I ten jeszcze w nas strzela. Przestań we mnie strzelać, dziadzie. Ostatnie. Teraz ciebie. Ała. Kurczę, zagapiłem się troszeczkę. W sumie ten boss jest też prosty. A to czerwone trzeba jakoś się tak zatrzymać. I nie będzie tak nam robiło problemów wielkich. No, gin. Ja nie wierzę. Lul. Tak mnie to załatwiło. Bywa. Ogólnie postaram się niby tak odblokowywać inne postacie i myślę, że pojawi się jeszcze więcej materiałów z tej gry. Może następnym razem będą z dźwiękiem z gry. Zobaczymy, co to robi. A, zabija mi tak wszystko. To było miłe. A na bossa chciałbym to zostawić. A, całą mapę teraz znam. No, zdychajcie. Gin. Tak, to było niemiłe. Co to? Muszkę mamy, jej, super. Ta mucha będzie nas pilnować. Jeszcze pójdziemy może do tego sekretnego pomieszczenia, ale się da. Tylko ta mucha nic nie robi nam. Co już bywa. Nie mam bomby, żeby tam się dostać. No trudno. Może tam się dostać będzie można od bossa. Ponieważ niekiedy tak się otwierają drzwi, jak się pokona takiego bossa do takiego miejsca, gdzie można tak wykorzystać życie na jakiegoś tam sprzymierzeńca, czy coś takiego. Okej, szybko z tobą się poramy.
Ej. Właśnie nie lubię, jak on tak rzyga w górę, ponieważ nie wiem, czy to mnie trafi, czy nie. Nie wiem, co ta mucha robić będzie nam. Ona go będzie ranić? Kurczę, chciałbym, żeby tak sprawdzić. Ale on nie pozwala. Ała. Teraz mogłaby ta mucha tak podlecieć. Chyba on coś robi, nie wiem. Okej, gin. Zbieramy serduszka, tą laskę. I idziemy dalej. Nie, nie lubię was. Zablokowałyście mnie, dziady. Gin, 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 gin. Moneta. Powiem wam, że bardziej lubię grać właśnie tą Magdaleną, ponieważ ma jakoś więcej życia i jakoś lepiej mi idzie nią gra niż Isaaciem. Ale nie, tutaj chyba można odblokowywać tak postacie jeszcze Magdalenę, czy jakoś tak. Magdaleną można odblokować jeszcze jakieś inne postacie, tylko Isaaciem, ponieważ pamiętam, że w takich grach niekiedy tak postacie się blokowało się taką główną postacią. No gini. Dziękuję. Okej, tutaj nic niestety nie zrobię. Nie mam bomb. Czy mam jedną bombę, ale jedną bombę to się dostanę na pewno tam. Gin, gin, gin. Gin, gin, gin. Ki. O nie. Ja tego nie przeżyję. Nie lubię tego. Najgorsze. Przeciwniki. Nie mogło być to całe serduszko, tylko pół akurat. Okej, gdzie idziemy tu? Będzie coś tutaj? O, tabletka jakaś. A tutaj. Dobra, myślę, że pójdziemy już tu. O nie, ten boss też był głupi. On tworzył muchy. Ale dość wiele. Dość życie mu tak ubywa. Tylko trzeba w niego trafiać, bo on trzy muchy tworzy. Które go osłaniają. Tak jak ta mucha niebieska, co nas osłania. Zdychaj. Te muchy też. No. Kurczę, w tą naszą muchę chcę bić. A, życie mam full, mam coś takiego. Mam jakieś rogi. O, i mogę tutaj teraz pójść. I tutaj będzie coś takiego. Jakiś kot. Ale wiecie co, ja tutaj nic nie używam, bo to jest dziwne. Okej, myślę, że już pomalutku będziemy kończyć luźne granie. Ale zastanawiam się, może tak 40 minut odcinek. Teraz mi troszeczkę kusi.
Au, bym dostał. Zdychajcie. Umrzyj. Nie wiem, co ta mucha nam ma robić, ale chyba silniejsze dała nam te moce. O nie, to było głupie. Te kokony z Millerwami. Gin, gin, gin. Jeszcze ty. Ten jeden kokon. Trzeci klucz. Przydałaby się jakaś skrzynka. Albo coś takiego. Nie. Mrzyj. Au. Myślałem, że już dostanę. Dobra. Idziemy tu. Co tu mamy? Jakąś mapę. A, maskę. Nie mapę, maskę. Dobra. Madeleno, naprawdę pięknie wyglądasz w tej masce. Czy makijaż? Nie wiem. A to było nawet. To jest proste do pokonania, więc nie wiem. Gin, gin, gin. Tak, tylko żeby tam się już dostać, jest to inna bajka. O nie, tylko nie te muchy. A w sumie tak można było je rozwalić. Te beczki z napisem TNT zabijają od razu. Gin, głowo wstrętna. Nie zostało mi dużo życia. Gin, no kurczę. Pół serduszka. Serio. Gin, gin. Gin, 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 gin. Serduszko może jakieś? Nie. Znowu ten boss. Nie wiem, z tym bossem się tutaj uwijaliśmy. Nie jestem pewien za bardzo, ponieważ na nagraniu chyba poprzednim on był. Nie wiem jak tutaj. Właśnie tutaj niekiedy są takie mini bossy. Trochę wkurzające. Życie za niego chcę. A, no i uderzyło mnie. No super. Dobra, wiecie co, myślę, że tutaj zakończymy granie. Gra jest naprawdę super, świetna. Myślę, że jeszcze kiedyś jakieś luźne materiały się z niej pojawią. Ale wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i do następnych odcinków. Cześć, trzymajcie się.